Drodzy panowie, to was szczególnie teraz zapraszamy przed telewizory. Moim gościem jest Jacek Wieczorek. Witam cię bardzo serdecznie. Dobry wieczór, witam. A będziemy rozmawiać, tak mi się przynajmniej wydaje, o jednym z ulubionych trunków dla mężczyzn. Będziemy mówić o whisky. No właśnie, najlepsza ponoć wywodzi się ze Szkocji, Irlandii czy Stanów Zjednoczonych. Jaka będzie twoja odpowiedź? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ tych whisky jest naprawdę dużo. Każda z nich oferuje inne, powiedzmy, atrakcje. Jeżeli chodzi o walory smakowe czy aromatyczne. Najbardziej popularną pewnie będzie Szkocja, ponieważ tych destylarni w tej chwili jest najwięcej i to ona produkuje bardzo dużo whisky. Z kolei Irlandia jest kolebką i też tam można doszukać się bardzo ciekawych butelek, które jeszcze w tej chwili można nabyć. Z kolei Stany Zjednoczone to bardziej bourbon, czyli kukurydza, czyli też inne smaki. A w ogóle też ostatnio rynek jest podbijany przez w ogóle inną część świata, czyli przez Indie i tam też ta whisky jest, powiedzmy, innej jakości, ale też ma swoich zwolenników. To jak w kilku słowach opisałbyś smak naprawdę dobrej whisky? Też kilka słów, to nie jest takie proste, ponieważ jeżeli samych whisky, na przykład tak jak w whisky barze mamy ponad 500, każda z nich ma jakąś swoją historię powstania, na którymś etapie produkcji wyróżniono ją, czy to rodzajem słodu jęczmiennego, czy sposobem, powiedzmy, produkcji poprzez alembik, czy beczkę, właśnie beczka jest bardzo ważna w procesie produkcji, więc tak, żeby w kilku słowach ją określić, powiedzmy, wybierając taki region, gdzie tych destylarni jest najwięcej, w Szkocji, no to mamy, powiedzmy, tą wanilię, rodzynki, gruszki, ale też zdarza się nuta jodyny, torfu czy asfaltu, więc jest spora paleta. A co ma wobec tego wpływ na ten smak? Jedyny, wyjątkowy. Fachowcy uważają, że właśnie to beczka ma największy wpływ. Właśnie Szkoci jako jedni z prekursorów zaczęli ściągać beczki z innych krajów, po Porto, po Sherry, właśnie ze Stanów Zjednoczonych. No i uważa się, że to ma bardzo duże znaczenie. Znaczenie ma też woda, z jakiej powstaje ta whisky, twardość tej wody. Tak jak właśnie powiedziałem, w jaki sposób słód jęczmienny jest, w jaki sposób jest suszony, czy jest to, powiedzmy, opalane, czy jest to gdzieś tam przy użyciu torfu, więc czynników jest sporo, dlatego też cieszymy się, że w naszych czasach mamy możliwość spróbować wielu rodzajów whisky. To wróćmy może troszeczkę do historii. Jak wygląda ten proces produkcji, tak chociaż w pigułce? W pigułce to trudno go opowiedzieć. Tak najprościej to woda, drożdże i słód jęczmienny. O tak najkrócej można by powiedzieć, jeżeli chodzi o whisky. Tyle, że to trzeba po prostu, to tak nie można generalizować, że to tak, te trzy składniki, gdzieś tam cała instalacja i koniec. Tak naprawdę istotą są ludzie, którzy pracują w tych destylarniach, którzy z pokolenia na pokolenie otrzymują najważniejsze informacje, w jaki sposób dana whisky ma powstać. Jeżeli mówimy tutaj o pojedynczych rodzajach słodu, czyli o tak zwanych single malt whisky, czy o whisky mieszanych, czyli blended whisky, odpowiednie osoby wiedzą, w jaki sposób te whisky złożyć. To teraz, myślę, najważniejsze pytanie dla panów przed telewizorami, czyli jak odpowiednio pić whisky? No właśnie, i tutaj też jest wiele dyskusji, w jaki sposób prawidłowo pić whisky. Tak naprawdę my w whisky barze zawsze gościom polecamy: pij whisky tak, jak lubisz ją pić. Tutaj mamy dwa rodzaje szkła. Pierwsze jest takie, powiedzmy, bardziej profesjonalne. To jest tak zwane tasting glass. Kształt tulipana, który umożliwia, powiedzmy, bardziej tutaj dostrzeżenie więcej walorów whisky, ponieważ ten tulipan zatrzymuje cały aromat wewnątrz szkła. Wtedy możemy się tutaj delektować aromatami, dolewać kilka kropel wody. Czyli to już dla większych smakoszy. Zgadza się. Z kolei ten drugi rodzaj szkła, który przyniosłem, to już bardziej whisky na luzie, czyli z lodem w postaci koktajli. O tyle to szkło jest ciekawsze, że jest wykorzystywane w dzisiejszych czasach właśnie do powstawania koktajli na bazie infuzowanych alkoholi, które na przykład w whisky barze posiadamy, czyli używamy różnych przypraw, żeby tą whisky często też przełamać, bo nie każda whisky jest dobra, umówmy się. Z kolei, wracając do tego pierwszego szkła, no tutaj najczęściej wykorzystywane jest dla tych bardziej zaawansowanych, dla tych osób, które bardziej interesują się whisky i po prostu chcą z tej whisky więcej wyciągnąć. Tu często mamy też kontakt z lodem, czyli struktura whisky jest... Właśnie, o to chciałam zapytać, czy dodajemy ten lód, czy z niego rezygnujemy? Jeżeli mamy na ten lód ochotę, oczywiście zróbmy to, tylko pamiętajmy, że w tym momencie struktura whisky zamknie się.
Pamiętamy, nie, powiedzmy, każdy z nas kiedyś pił wódkę, tak? Najczęściej pijemy ją zmrożoną. Dlaczego? Bo nie czujemy, w jaki mocny sposób atakuje nasze kubki smakowe. Dlatego często właśnie wybieramy tą formę mocno schłodzonej. W przypadku whisky nie ma takiej potrzeby. Może pić ona, może być pita w temperaturze pokojowej. Naprawdę jest super. Mhm. Picie whisky z kolą to profanacja? Zależy, jaką whisky pijemy. Jeżeli pijemy whisky typu single malt, nie polecam, bo szkoda, ale zdarzają się też whisky, które psują smak coli, więc tak naprawdę zależy, co mamy pod ręką. Jeżeli jest to typowa mieszana whisky, która kosztuje w granicach 50 zł, spokojnie możemy pić ją z kolą i na pewno to połączenie będzie ok. Jeżeli to jest whisky dobra, zostawmy ją na lepszą okazję. Jeśli mamy setki rodzajów, to jak rozpoznać tą najlepszą, tą dobrą whisky? Tak, często zdarza się, że wchodzą do nas goście i poproszę najlepszą whisky, jaką macie. Ok, najlepsza nie zawsze znaczy najdroższa. I bardzo dobrze, że o tym mówisz. Właśnie. Często już właśnie w granicach, powiedzmy, 100 zł naprawdę można znaleźć dobrą butelkę. Nie trzeba wydawać kilkuset złotych, czy nawet kilku tysięcy, bo ceny whisky są naprawdę bardzo, bardzo wysokie, zdarza się. To ta najdroższa butelka, to zdradź, ile kosztuje? U nas w barze w tej chwili to będzie kilka tysięcy złotych. No ale nie musimy przechodzić na tak drogą porcję. Mamy też whisky w granicach 10-15 zł, a te dobre single malty kosztują w granicach 20-30 zł maksymalnie, powiedzmy. Potem już oczywiście idziemy dalej, gdzie te whisky leżakowały, powiedzmy, 12, 18 czy nawet więcej lat. Czyli im starsza, tym lepsza. Im starsza, tym lepsza, tym bardziej ma może ona bogatsze aromaty, może tak. Ta paleta jest bogatsza, ale w tych młodszych też można znaleźć naprawdę ciekawe egzemplarze, bo wkrada się w to wszystko też troszeczkę marketing i nawet w tych 10-letnich czy 12-letnich można znaleźć już naprawdę sporo walorów. Ja cały czas myślę tak naprawdę o mężczyznach, ale czy tutaj degustują również kobiety whisky? Tak. Często pojawiają się w whisky barze? Tak, bardzo często pojawiają się w whisky barze i o dziwo nie zawsze na koktajl, ale zdarza się, że przychodzą także na whisky. Piją whisky od tych delikatnych, nawet po te najbardziej torfowe, najbardziej dymne i zamawiają sobie do tego brownie po prostu, bo im ten zestaw pasuje. Więc no to nie jest tak, że mężczyźni, to ciężki alkohol to tylko dla nich, a dla kobiet to tylko, powiedzmy, koktajle typu martini, czy jeszcze lżejsze, powiedzmy, jakiś kosmopolitan. Nie ma czegoś takiego. W dzisiejszych czasach to się strasznie pomieszało. No i bardzo dobrze. Mówiliśmy o Irlandii, oczywiście Szkocji, Stany Zjednoczone, wspomniałeś o Indiach, ale tak, jest również Japonia. Jest również Japonia, która bodajże w 20 latach zeszłego wieku zaczęła również produkować whisky. I co ciekawe, właśnie to Japończycy postanowili jak najbardziej odzwierciedlić produkcję whisky szkockiej. To nawet stamtąd długo ściągano słód jęczmienny, który był następnie obrabiany na terenie Japonii. I teraz tak naprawdę Japonia zdobywa wiele nagród w bardzo cenionych rankingach, więc warto też, jeżeli znajdziemy japońską whisky, nabyć ją i spróbować. Czy taka jest dostępna u Was w barze właśnie, ta z Japonii? Oj tak, myślę, że w tej chwili mamy około 30 różnych butelek, więc jest w czym wybierać. Są to też whisky typu malt, są też whisky typu blended, więc jest w czym wybierać i naprawdę Japończycy dali radę. Super. Do tej interesującej rozmowy na temat whisky, na temat trunku najbardziej ulubionego przez mężczyzn powrócimy już po krótkiej przerwie. Do zobaczenia.